Jeżeli oglądacie to wideo, to znaczy, że przetrwaliśmy zimę stulecia i dojechaliśmy do domu. Pozdrawiamy Was z miejscowości Stryszawa, z domku wypoczynkowego Przytulia. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom za gościnę. I za przepyszne jedzonko. I za to, że się nami tutaj fantastycznie zaopiekowali. Przytulia to agroturystyka prowadzona przez panią Basię i pana Wieśka. Przefantastyczne i przesympatyczne małżeństwo. A sam domek ma ponad 100 lat i jest zachowany prawie w oryginalnym stanie. A przynajmniej jedna jego część, ta w której mieszkaliśmy. Wszędzie stare drewniane meble. Wszystko z lnu. Wykrochmalone, wyhaftowane. No jednym słowem, fantastyczne. Drugi domek, ten tutaj, jest troszeczkę nowszy, w nieco innym stylu, ale również bardzo przyjemny. A tutaj, w tej części stuletniego domku, mieszka właśnie pani Basia, pan Wiesiek i cała reszta rodziny oraz trzy psy. Także jeżeli zastanawiacie się, czy można przyjechać tu ze zwierzętami, można. Domki dostępne są w opcji z wyżywieniem lub bez, ale serdecznie polecamy opcję z wyżywieniem, bo pani Basia zaopiekuje się wami kulinarnie w niesamowity wiejski sposób. Jedzenie jest absolutnie fantastyczne. Żanna chyba chce coś powiedzieć, ale wydaje mi się, że tylko robi zdjęcie. Zasypało nas i nie wiem, kiedy wrócimy do Krakowa. To już jest super. To już mówiłem. Więc zamierzam wrócić do pracy dopiero na wiosnę. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się dobrze. Jeżeli chodzi o pracę, to jest opcja pracy zdalnej. Internet śmiga aż miło. Poinformowali nas przed przyjazdem, że jest internet, jest Wi-Fi. I jest. Nie chowaj się. Nie chowaj się. Delikatnie mówiąc, jesteśmy tu uwięzieni. W nocy spadło, no w sumie to od soboty spadło około 30 cm świeżego śniegu. Droga jest nieodśnieżona jeszcze. Pierwszy pług przejechał rano około 8. Ma przyjechać ponownie. Jeżeli przyjedzie, to jedziemy tuż za nim. Nasze autko niestety nie jest przystosowane do zimowych warunków. W górach się nie używa mały szczotek do odśnieżania samochodów. To się używa prawdziwych miotów. A droga wygląda tak. Generalnie, jeżeli chodzi o dojazd latem, to bez problemu, nawet sportowym samochodem. Nowiusieńki asfalt, super sprawa. Natomiast zimą jest tam taki wielki znak mówiący, że jeżeli droga jest ośnieżona, to tylko z łańcuchami. My takich nie posiadamy. Ale wierzę w to, że się uda. Oby.